Okej, okay. Witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj coś, o czym już mówiłem niecały miesiąc temu. Wracamy do tematu openów. Możecie to potraktować jako część numer 2 naszego pierwszego podcasta. I dla tych, którzy nie widzieli tego odcinka, zachęcam do kliknięcia w link poniżej tego filmu, zobaczenia pierwszej części, dowiedzenia się troszeczkę więcej na ten temat, ponieważ nie zamierzam się powtarzać. Postaram się udzielić tutaj kilku pytań na kilku odpowiedzi na pytania, które w ostatnim czasie gdzieś tam się przewinęły i które sami sobie zadawaliśmy jako organizatorzy, po to, żeby ułatwić Wam udział w tym wydarzeniu, które zbliża się milowymi krokami. Już za 3 tygodnie będziemy po pierwszym treningu, więc dużo czasu nie zostało. No to co? Co by nie przedłużać? O co tu w ogóle chodzi? Dla tych, którzy nadal nie wiedzą, nie chcą obejrzeć pierwszej części Open, tak? Open to będzie taka rywalizacja, zabawa dla dwóch drużyn, które w tym roku stworzyliśmy. Każda z nich, jak wiecie, w losowaniu wylosowała 15 członków, których już znamy, ich imiona i nazwiska. Zostaliście przydzieleni do grup. Wiecie, kto jest z kim, aczkolwiek jest pewna gama osób, które niekoniecznie zostały wylosowane w tym pierwszym rzucie. I zamierzamy przeprowadzić drugie losowanie na kilka dni przed Openem, przed rozpoczęciem, więc teraz macie czas na to, żeby swoje imię, nazwisko zostawić na tablicy i dać sygnał nam, że chcecie brać udział. Na pewno weźmiemy Was pod uwagę, dołączymy Was do odpowiedniej drużyny przy pomocy tego samego sposobu, czyli losowania. Co to będzie? Tak jak mówiłem, 5 tygodni, rywalizacja trwa co tydzień mniej więcej, bo w różne dni będziemy to robić. Będziecie mogli się przekonać, w jakie dni będą te treningi, jeżeli sprawdzicie sobie rozkład naszych treningów. Właśnie go zaktualizowałem, więc można wejść na stronę box74.pl/WOD, WOD, z angielskiego Workout of the Day, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Ta strona jest oczywiście dostępna tylko i wyłącznie dla tych klubowiczów, którzy są z nami. Hasło, proszę zgłosić się do mnie, wyślę Wam w wiadomości prywatnej. Nie będę tego nigdzie udostępniał, ponieważ chcę wiedzieć, kto korzysta z tego. Zmienia się ono raz na miesiąc, więc za każdym razem, gdy chcecie nadal kontynuować dostęp do tego rozkładu treningów, musicie poprosić mnie ponownie. To nie zajmuje zbyt długo. I to tyle. Więc dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się lub zostali wybrani do drużyny, zastanawiają się nad tym, po co to wszystko mają robić, dlaczego mają w tym brać udział, odpowiem krótko. Jest to doskonała szansa, żeby zobaczyć, jak taka chwilowa motywacja w postaci pozostałych członków drużyny, w postaci tego, w jaki sposób będą tutaj rozgrywane te treningi, zmusi nas troszeczkę do takiej autorefleksji, do przemyślenia, do może poczynienia pewnych postanowień, które niekoniecznie muszą być od początku roku u Was, że warto coś zmienić, warto postarać się bardziej, warto przyłożyć się troszeczkę do tych ćwiczeń, do pozostałych rzeczy poza tutaj boksem, czyli zadbać o swoje odżywianie, wypoczynek, sen, tak? Dużo, mnóstwo różnych możliwości, które mamy, żeby później tam na miejscu, gdy pojawi się już ten workout, który będziemy znali dużo wcześniej, bo będzie on ogłoszony w internecie na stronie games.crossfit.com, żeby go wykonać najlepiej, jak tylko potraficie, żeby nie pozostawić ani jednej szansy na to, że mogliśmy zrobić coś lepiej, żeby przemyśleć przed przyjściem tutaj, co ja będę robił, w jaki sposób do tego podejdę, jaki ciężar wezmę. Będziemy dla Was na pewno oferować różne wersje, tak żeby każdy, bez względu na to, na jakim jest poziomie, jaki stopień zaawansowania prezentuje, mógł wykonać ten trening i zdobyć punkty dla swojej drużyny. Dokładnie jak będzie działała punktacja, powiemy Wam tuż przed samym wydarzeniem, tak żeby jeszcze troszeczkę Was potrzymać w niepewności. Aczkolwiek na pewno będą dwie tutaj punktacje, dwie klasyfikacje: drużynowa, ta główna, w której będziemy wszyscy brali udział, ci, którzy będą w drużynach, i indywidualna dla wszystkich, którzy wezmą w tym udział. Indywidualna klasyfikacja będzie na zasadzie takiej, że kto weźmie udział w tym oficjalnym treningu, takim jak zaprezentowany zostanie na stronie CrossFitu,
będzie dostawał oczywiście więcej punktów niż ten, kto wybierze wersję skalowaną. Chcemy tutaj znaleźć tak naprawdę najsprawniejszą osobę w naszym boksie w porównaniu do pozostałych, tak więc nie obawiajcie się tego, czy skalować, czy nie skalować, bo jeżeli zależy Wam na tym, żeby Wasza drużyna dobrze sobie poradziła, zależy Wam na ogólnej sprawności, a nie tylko na chwilowym wyniku, bo będziemy akurat na pograniczu tego RX-a naszego, czyli tej wersji takiej ustalonej z góry, a takiej zeskalowanej, to zawsze polecam zastanowić się przed treningiem dobrze, co jest dla nas lepsze, jeżeli jesteśmy na przykład na etapie, gdzie potrafimy wykonać, dajmy na to jeden muscle up, ale już nie 2, 3 czy 5, a będzie w tym workoucie trzeba ich zrobić na przykład w seriach po 3, załóżmy 7, tak? Czyli dawałoby to nam 21 muscle upów. Czy jest sens podchodzić do takiego treningu, jeżeli jestem na takim etapie? Wydaje mi się, że jeszcze to jest troszeczkę za wcześnie dla takiej osoby i tutaj należy sobie to pod kątem ciężarów, które będą wyznaczone pod kątem stopnia trudności danych ćwiczeń, szczególnie tych gimnastycznych, które są najczęściej zbyt trudne, tak? I nie chcemy iść tylko i wyłącznie na wynik. Wiadomo, że fajnie jest pokazać się z tej strony, że potrafimy coś zrobić. Jeżeli tak naprawdę bardzo Wam zależy na tym pierwszym pull-upie, tak naprawdę bardzo chcecie zrobić tego muscle-upa, czy coś innego, czy będą tu pierwszy raz double, czy będzie to jakakolwiek inna rzecz, pompki w staniu na rękach, oczywiście taka szansa zostanie Wam dana, będziecie mogli wybrać, którą wersję chcecie wykonywać i to tylko i wyłącznie od Was zależy. Nie będziemy nikogo zmuszać, ale postaramy się Wam podpowiedzieć, która według nas wersja byłaby dla Was indywidualnie, dla każdej z osób, która będzie na tym treningu zapisana, taką wersję, która będzie według nas bardziej rozsądna i lepsza, jeżeli chodzi o osiąganie długoterminowej sprawności, nie tylko zabawy na chwilę. Ok? Co jeszcze? Na pewno będą dodatkowe punkty za Waszą inwencję i tutaj takie oczko do kapitanów, którzy już teraz, mamy nadzieję, zaczną powolutku coś tam działać za kulisami, przygotowywać, rozmyślać i angażować swoje drużyny. Tutaj głównie chodzi w całych tych openach o dobrą zabawę. Jeżeli zrobicie to, jeżeli chodzi o poziom sportowy, naprawdę dobrze. Pewnie, że macie duże szanse, żeby wygrać, ale jeżeli postaracie się potraktować to jako świetną zabawę, okazję do pokazania się z trochę innej strony, to na pewno docenimy to i będziemy Was również punktować. Będą dodatkowe sytuacje, w których będziecie mogli zdobywać punkty, o tym też już niebawem się coraz więcej będziecie dowiadywać. Tak więc, kto nie wie jeszcze, której jest drużynie, lub jeżeli ogląda to osoba, która trenuje z nami, a nie jest w żadnej drużynie, zachęcam do obejrzenia filmiku z losowania. Jest on udostępniony na naszej prywatnej grupie. Może to zrobić każdy klubowicz. Jeżeli chcecie dopiero zostać rozlosowani, umieśćcie swoje imię i nazwisko na naszej tablicy, jak będziecie na najbliższym treningu, lub poinformujcie nas osobiście. Napiszcie do nas jakąś wiadomość, SMS czy cokolwiek i będziemy wtedy Was do kolejnego losowania dodawać. Na pewno zmieni się w tych tygodniach troszeczkę rozkład treningów. Będziecie, tak jak mówiłem, mogli się z nim zapoznać nawet już teraz częściowo na stronie naszej internetowej. Będziemy modyfikować grafik, więc również w nim będziecie widzieli te treningi. Jeszcze tego nie zmodyfikowaliśmy, więc spokojnie, nie panikujcie, nie bójcie się. To wszystko w swoim czasie zostanie tam opublikowane. Ale dodatkowo już mieliśmy okazję jeden warsztat przeprowadzić z pull-upów i tutaj Ania, bardzo dziękuję za obecność, miała okazję wziąć udział w pull-upach. Dzisiaj to nastąpiło. Kolejny warsztat za 2 tygodnie, skakanka i stanie na rękach. Będziemy sobie omawiać mnóstwo ćwiczeń, które mogą Wam pomóc w tym, żeby osiągnąć ten pierwszy double under, tą pierwszą popkę z tym na rękach, czy dla tych, którym jeszcze się samo stanie, nawet przy ścianie nie udaje, przejście do tej pozycji, jak to zrobić, jakie ćwiczenia wykonywać, w jaki sposób sobie to poukładać samodzielnie, gdzie można, czy to w domu, czy na open gym, czy przed, czy po treningu, troszeczkę dodatkowej pracy i takiej inteligentnej, samodzielnej wykonać, na którą czasami po prostu nie wystarcza, nie ma miejsca na treningach i
takiego indywidualnego aspektu też nie zawsze można aż tyle na każdym treningu zaoferować, więc będzie to doskonała szansa po raz drugi dla tych, którzy dziś nie byli na warsztacie, żeby wziąć udział, zobaczyć i osiągać te umiejętności, poprawiać swoją sprawność dzięki nowym ćwiczeniom, których dotychczas nie mieliście szansy jeszcze wykonać. Naprawdę zachęcam, warto to zrobić, chociażby nie tylko pod kątem openów, ale swojej ogólnej sprawności. No i co? Jeżeli pojawią się jeszcze kolejne tematy, które do nas dotrą, które będziemy chcieli poruszyć, na pewno zrobimy to w kolejnym odcinku. Jest już początek lutego. Zostały nam, tak jak mówiłem, 3 tygodnie, więc nie tak dużo czasu. Przygotowujcie się, myślcie, co będziecie robić, w jaki sposób nas zaskoczycie, na pewno my Was też w jakiś sposób jeszcze zaskoczymy, jeżeli chodzi tutaj o wydarzenia dodatkowe przy okazji tego Opena. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Na razie.